Strzała Tuolo. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ mamy wyjątkowego gościa. Tomek Laskowski, Lasek. Strzała, Tomek. Jeden w jeden. Gdzie to poszło? Jeden w jeden. Poszło w jeden w jeden, dlatego że tutaj nie ma filozofii, Olek. Ty od razu mówimy. Mamy do czynienia już ze strzelcem, który też jest świadomy. To ty też byś powiedział, Lasek, pierdzielisz farmazy, nie? Więc ja po pierwsze tobie już nie wcisnę kitu. Tomek jest byłym żołnierzem jednostki GROM w oddziale bojowym, także na robocie zna się bardzo dobrze. Ja z Tomkiem miałem okazję współpracować przy okazji kilku innych projektów, także my się już dobrze znamy. I dzisiaj, z racji tego, że udało mi się Tomka sprowadzić na kanał, zrobimy dla was taki trening strzelecki z podstawy obsługi broni krótkiej. Broń krótka nie jest podstawową bronią żołnierza, jest nią broń długa. Oczywiście, karabinek. My rozmawiamy tutaj o zastosowaniach cywilnych, dla cywili i wydaje mi się, że takim pierwszym zakupem dla osoby, która dostała pozwolenie na broń, jest właśnie broń krótka. No tak, bo zazwyczaj wszyscy zaczynają od tego pistoletu, a potem rozwijają swoje zainteresowania i ewentualnie zaczynają myśleć o karabinku i dalej, nie? I jak to jest? Bo wbrew pozorom wydaje mi się, że strzelanie z broni krótkiej jest trudniejsze niż strzelanie z broni długiej. Tak, jeśli chodzi o te podstawowe pierwsze takie szlify, to oczywiście tak, ze względu na technikę i wszelkiego rodzaju elementy składowe, żeby wypracować ten strzał. Broń długa jest bardziej, powiem tak, kolokwialnie wdzięczna ze względu na długą linię celowania i łatwość, z tym, że te trudności w broni długiej przychodzą już później, bo wiadomo, broń długa jest dedykowana do dalszych dystansów, a więc mamy już jakby zakres rozwoju tej elementu znajomości balistyki, pracy i no i później już pracy na przyrządach i no trafianiu w cel, powiedzmy. Dokładnie. Czyli słuchajcie, jest sytuacja, kupujecie swój pierwszy pistolet, nieważne czy to będzie Glock, CZ-ka, co kupiliście, to kupiliście, no i przychodzi ten czas na trening. I teraz mamy trening taki bezstrzałowy, na sucho, to jest istotne oczywiście. To jest klucz. W pierwszych etapach, żeby obsługiwać i posługiwać się dobrze bronią, trzeba poznać manual. Tak, ale słuchaj, manual nigdy nie zastąpi nam strzelania z, no, z ostrej dokładnie. Tak, oczywiście, ale jest to pewnego rodzaju finał. Tak, dokładnie. Manual, jeśli chodzi o elementy treningu, wstępnych etapów pracy, zapoznaniu się z bronią, też zapoznania się samym jakby tymi technicznymi elementami broni i znajomością broni, pistoletu, a potem już element strzału, no bo musimy się obeznać z tym odczuciem strzału, odrzutu, podrzutu i tak dalej. No i to mówimy już o tym elemencie treningu strzałowego, ale tak jak powiedziałem, żeby fajnie pracować na broni, na początku możemy ją poznać w charakterze jako tak zwany element pistoletu, narzędzia. Potem mamy chwyty, mamy trzymanie, mamy postawy, mamy element złożenia się do celowania, do pracy na przyrządach celowniczych, praca na języku spustowym, no i finalnie strzał. Tak, no i teraz ten manual właśnie. I teraz, żeby nie nauczyć się złych nawyków, najlepiej iść na szkolenie, na przykład do Tomka, do GROM Akademii i wtedy Tomek uczy prawidłowego właśnie, prawidłowej postawy, wydobycia indeksu. W momencie, gdy nie możecie iść na to szkolenie, no tutaj może posłużyć wam za przykład ten nasz filmik, który tutaj dla was robimy. I tutaj Tomek, prosiłbym cię, jakbyśmy mogli właśnie przećwiczyć taki element wyciągania z kabury. Jak to powinno wyglądać? Potem prawidłowego w ogóle ułożenia ciała, złapania tej broni. Czyli to wszystko, co uczysz swoich kursantów na szkoleniach, jakbyś mógł po prostu tutaj z nami pokazać nam, jak to wygląda. Tak się złożyło, że dwa tygodnie, może nie zupełnie nawet dwa tygodnie temu byłem sam na takim treningu. Przyjechał zawodnik, człowiek, strzelec, jeden z lepszych strzelców w Stanach, właśnie zrealizować trening. Udało mi się dostać na trening właśnie strzelania z pistoletu. No i tutaj fajnie się złożyło, bo pierwszy dzień był właśnie powrót do tej bazy, tak? Bo jak dobrze wiemy, ta baza jest kluczowa w elemencie świadomości broni, pracy, techniki i później dalszych etapów rozwoju. Później już trening był bardziej zaawansowany dla strzelców sportowych, ale to też w jakimś tam żadnym stopniu mnie nie przeraziło, bo rozwijałem sobie albo podpatrywałem, jak już ta czołówka z teamu IPSC pracuje na tych technikach i elementach właśnie strzelania tego typu, typowo sportowego, dynamicznego. Tak jak powiedziałem, każde doświadczenie jest ważne, ale podstawa jest baza.
Dokładnie tak. Poza tym każdy ma swoją technikę. Ty masz swoją, on ci może pokazał jakieś inne techniki. Też może z tego skorzystałeś. Tak, także... to była technika bardziej, może nie tyle, że bardziej, ale wywodząca się tego elementu IPSC policyjna, tak? Ona w żaden sposób, albo techniki pracy tej bazy podstawy nie ustępują tym, albo tym oczekiwaniom, wymaganiom, które są w technikach tych militarnych, tak? Bo jeżeli uczymy pracy tematu właśnie, tak jak ty powiedziałeś, indeksu, technik ciągu, pracy na języku spustowym, samego chwytu, tego wszystkiego, to jest baza. I czy to będzie policja, czy to będą inne służby, czy to będzie wojsko, baza jest kluczowa dla wszystkich. I czy to będzie sportowiec chociażby, tak? No to co? Teach me master. Pozwól, że będę twoim padawanem. Jeśli ktoś oglądał Gwiezdne Wojny, to wie, o co chodzi. Aż tak źle nie będzie. Zaprezentujemy tutaj właśnie kluczowe elementy, tak jak postawę. Potem też troszeczkę rzucimy takich informacji o przystosowaniu może też sprzętu do indywidualnych takich potrzeb i preferencji. A kluczowo skończymy na tym elemencie strzału, który będziesz już realizował w momencie tego treningu finalnego strzałowego. Możesz na przykład ten materiał, który zrealizujemy, podsyłać swoim kursantom, którzy gdzieś tam będą chcieli do ciebie się wybrać, wtedy będą już mieli podstawy? Tak, jak najbardziej. Będzie to taki wyjściowy materiał do tego, nawet jak zaczynamy przygodę z bronią, jak zacząć, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby ujmować coś ludziom na strzelnicach, ale są na strzelnicach trenerzy, którzy jakby specjalizują się w tych elementach techniki, wytłumaczą wszystko tak, jak się należy, od bazy po element już później bardziej zaawansowany, ale są też instruktorzy, którzy oczywiście realizują pewien zamiar na strzelnicy w formule wykupu pakietu strzel, zapomnij i tyle, tak? I dokładnie. To na tym się kończy, nie? Dokładnie. Okej, to co, zaczynamy. Działamy. No co, myślę, że najlepiej, jeśli potraktujesz mnie jako swojego kursanta, zaczniemy wszystko od początku, tak jak ty to prezentujesz u siebie na szkoleniach. Dobrze, czyli kluczowym takim elementem to będzie ten układ ustawienia się, potem pracy już wstępnej na ciągu kaburowym, dobyciu broni. Po dobyciu broni albo wstępnie najpierw ułożymy tą broń w łapkach, tak żeby po prostu ona ci odpowiednio leżała i żebyś mógł też poczuć, jak to wszystko, cały ten układ wygląda. Układzie napięcia całej obręczy barkowej i tego całego układu pleców w momencie trzymania. No i wiadomo, sam element później już pracy to jest na kaburze, to jest ten element dynamiczny, tak? Kiedy wprowadzamy ciąg kaburowy, kiedy zaczynamy dynamicznie realizować pewne zagadnienia związane ze strzelectwem, ale takim podstawowym elementem ustawienie postawa chwyt, nie? Okej. Zaczynamy. Teraz zaczynamy pracę na broni, to najlepiej wyjściowym takim układem jest ten ustawienie stóp równoległe na szerokość barków, żeby poczuć tą stabilizację. W pewnym momencie mieliśmy jakby dwa rodzaje ustawień, czyli ten element zwykłego ustawienia, kiedy stopy są równolegle do siebie i to jest taki policyjny, izraelski zwany, z lekkim obniżeniem środka ciężkości i leciutkim pochyleniem sylwetki w celu ustabilizowania. Z czasem weszła taka technika, która już, tak jak ja już w firmie stosowałem regularnie, cały czas praktycznie unifikując ją do elementu broni krótkiej i karabinka, czyli ta pozycja, postawa wykroczna. Tutaj jedyna sugestia to, żeby nie odstawiać stopy bardzo mocno na zewnątrz, ze względu na to, że jeżeli zaobserwujesz sobie sam, to odstawiając stopę na zewnątrz, otwierasz biodra w kierunku przeciwnym do osi strzału. Czyli aby wypracować os strzału zgodną z kierunkiem i biodrami, czyli poszukać taką integrację z celem, leciutko stopę kierujemy do środka, dzięki czemu biodra nam się przestawiają frontalnie do celu i sylwetka jest zwrócona w stronę potencjalnego naszego przeciwnika, tarczy czy obranego celu, do którego będziemy wykonywać strzelanie. Patrząc z perspektywy barków,
również barki mają być frontalnie. Wtedy mamy ustawienie osiowe i możemy powiedzieć, że pierwszy etap mamy za sobą. Kolejnym elementem to jest sylwetka i plecy. Tutaj nie możemy stać bardzo prosto, ze względu na to, że jeżeli zaczniemy strzelać, to w jakimś tam momencie, może pojedynczego strzału nie, nawet podwójnego nie, ale ciągu kilku strzałów będzie nas odchylało do tyłu. Dlaczego? No bo mamy... odrzut. Wszystko. Jeżeli mamy odrzut, no to aby przeciwdziałać tej tendencji odchylania do tyłu, musimy się lekko pochylić. I teraz kolejny etap w tym całym układzie, który jest, barki. Barki nie mogą nam wędrować do góry, bo wtedy nie możemy, wtedy będziemy tak, będziemy dźwigać tak broń, jak będziemy też mieć nie do końca stabilny chwyt. Barki mają pozostać w układzie takim, jakim są, tylko podnosimy przedramiona, a napięcie, które będzie jakby stabilizowało nam cały ten układ, to są przedramiona lekko do środka i tutaj układ, jeśli chodzi o motyle, o element naszych pleców, które po prostu będą nam stabilizowały. Teraz jeśli chodzi o element sylwetki, to tak jak powiedziałem, delikatnie do przodu. Nie bardzo, ale delikatnie. Również przepięcie nóg nie jest wskazane ze względu na to, że nie możemy przepinać tych nóg, tylko one mają nam jakby płynnie wybierać, bo to jest taki element naszej bazy podstawy i leciutko mają być ugięte, obniżając środek ciężkości, też dzięki temu stabilizujemy naszą sylwetkę. Czyli taka postawa bojowa. Taka postawa bojowa, ale to nie jest też postawa totalnie bojowa. Dlaczego? Bo w tym strzelectwie dynamicznym wiele razy też się przemieszczamy i ruszamy, czyli dynamicznie startujemy. Jeżeli się mocno zepniemy w tym układzie przeprostowanych nóg, to będzie ciężko nam nawet ruszyć z tej pozycji postawy, bo po prostu ona będzie mocno napięta. Jeżeli nogi tu będą swobodne i będą gotowe do jakby reakcji w danym momencie, a sylwetka tutaj w układzie napięta w momencie strzału, więc ja tutaj mogę po prostu wystartować, zmienić pozycję i ustabilizować później znowu swoją pozycję strzelecką, wykonać jakąś tam sekwencję i dalej iść już w tym elemencie. Więc pozycja, postawa leciutko obniżona, sylwetka pochylona, barki nie dźwigamy do góry, tylko o właśnie. To teraz może, żeby ten element jakby ukompletować, dobędziemy broń. I teraz układ dobycia broni z kabury i wyprowadzenia jej przed siebie w układzie tego trójkąta tak zwanego, czyli barki i chwyt. Jeżeli możesz, spróbujemy dobyć broń. I teraz jeśli chodzi o dobycie broni, to musimy mieć na uwadze to, że nasz chwyt po osadzeniu ręki na broni musi być pełny. Czyli nie możemy pośrednio chwytać tej broni, musimy tu zluzować nasze zabezpieczenie, bo to jest akurat kabura uniwersalna, taktyczna, więc ona ma ten blok, ten element zabezpieczenia. Musi nam ta ręka w pełni osiąść na chwycie i ona ma stanowić jakby oś przedłużenia naszego przedramienia. Czyli nie może być, jeżeli zrobimy, daj łapę, jeżeli zrobimy zbliżenie, nie może być osiowo przekoszona dłoń w celu, później po dobyciu tej broni, wyjęciu jej, staramy się oczywiście w jakiś sposób dopełnić ten chwyt, ale nie mamy tej osi przedłużenia, bo jak sam widzisz, ona jest zupełnie w innym kierunku. Tak, tak. Więc bardzo ważnym elementem jest ten układ, żebyśmy zachowali tą oś. Czyli pamiętamy o wstępnym. Tak jest. No i oczywiście uderzyć tutaj jak najbliżej. Jak najwyżej. Tego tak zwanego kaczego ogona w celu stabilnego chwytu i pełnego, silnego, mocnego osadzenia broni w dłoni. I teraz mamy to, jest fajnie, bo to stosujemy też różne takie nasze chwyty marketingowe, ja się śmieję, a to jest takie nasze sposoby, żeby kursant, adept strzelania, strzelectwa zapamiętał, osadź łapkę i teraz zobacz, tą oś zaznaczamy tak, żeby po prostu zwyczajnie ona w tym układzie szła właśnie po linii. I patrzysz sobie czasami, czy ona jest właściwa, czy jest
ten układ precyzyjny i czy wszystko jest zgodne z zasadą, tak jak powinno być. To jest pierwszy element. Kolejnym elementem to jest ułożenie i już później wprowadzenie broni we strefę wzroku, czyli dołożenie tej ręki do układu, który jest tu. Prawa ręka jest ręką, która trzyma, zapina, ale też ona w jakimś takim elemencie dalszej pracy nie może przepinać za bardzo tego chwytu, bo jeżeli za mocno go zapniemy, to nastąpi tak zwane odpłynięcie krwi, niedotlenienie i zacznie nam się drżenie. Więc lewa ręka będzie wspomagała nam ten układ. I teraz kolejnym elementem, który będzie, to jest ułożenie jakby całego tego chwytu. Czyli tutaj patrzymy z perspektywy lewej ręki, żeby dopiąć palce prawej, nie powodując jakby konfliktu, tylko żeby wspomóc ją. Jeżeli zauważysz dobrze ten element wcześniejszy, czyli uderzenia, wprowadzenia, czyli tutaj jest nisko i tu jestem, o właśnie, i teraz będziesz wyprowadzał, a lewą rękę leciutko dokręcał, to docisną ci się palce prawej dłoni. Tak. A teraz ważnym i kluczowym elementem, jeżeli przełożysz mi broń tak, żeby można zaprezentować, jest dopełnienie tego układu. Palce. Palce, moi drodzy, wielu palce stosuje jako tak zwane podpórka, stabilizacja broni, bo napychamy na lewą stronę. Jedynym takim minimalnym, co teraz tendencja się pokazała i dowiedziałem się właśnie na tym szkoleniu, to jest wskazane leciutko oprzeć kciuk, lekko na szkielecie broni, ale generalnie palce, kciuki nie są nam do niczego potrzebne. One nie mają nam korygować naszego chwytu, one nie mają nam nadprostowywać broni w czasie strzelania, tylko mają być elementem względnie neutralnym. A kluczowy element to jest właśnie chwyt, budowa i uzupełnienie tego całego układu. I teraz zobacz, patrząc z perspektywy mamy oś, i patrząc z perspektywy mogę teraz zaznaczyć nawet taki przykładowy element, zarys, który spowoduje, że ty układając ten układ chwytu będziesz miał jakiś tam schemat i łatwiej ci będzie zapamiętać. On z czasem wejdzie w pamięć i już nie będzie to potrzebne na nasze malunki i dzieła. Tylko tyle, żeby po prostu na początku wskazać uczniowi, adeptowi strzelania po prostu taki prosty myk, który pozwoli go już nakierować na tą właściwy układ. Czyli żeby ten chwyt zawsze był taki tak, sam. Dokładnie taki sam, dokładnie. Żeby on się nie rozjeżdżał, bo też musimy mieć na uwadze, że ten strzał, może nie jeden, ale drugi, trzeci, piąty, spowoduje u nas rozluźnienie. Tak jest. Jeżeli my będziemy gdzieś tam nie dopinać tego chwytu, nie korygować go, nie patrzeć na to, że on nastąpiło to rozluźnienie, to wtedy będziemy mieli efekt na tarczy, że po prostu na tarczy zacznie się rozrzucanie tego trafienia i tego strzału i będzie wtedy nieprecyzyjna praca. Nie? Prawda. Albo będziemy cały czas korygować go w trakcie strzelania. Co jest bardzo niewskazane, dlatego że jeżeli ułożymy dłoń za pierwszym razem, dopniemy cały układ, lewa ręka dopnie cały układ, tak ma to pracować. Wiadomo, sekwencja jak się skończy i skończymy jakiś element, możemy skorygować, ale nie w trakcie. Wielu właśnie ludzi koryguje w trakcie, przez co nie, te strzały są rozjechane, nie są w strefie, nie są w grupie, tylko po prostu szukają, kombinują, a nie wyjdą od razu w pierwszym momencie z właściwym chwytem. Okej. Okay. Teraz zaczniemy mówić już o elemencie celowania. No bo mamy pozycję, postawę. Tak. Tak jak powiedziałem, staramy się palce prawej nogi skierować w kierunku tak zwanej celu tarczy, tak, żeby zamknąć biodra osiowo w kierunku naszego celu tarczy. Jak to nazwiemy, kwestia jest po prostu w danym momencie, co sobie obieramy. Czyli mamy tarczę, mamy sylwetkę już wyprecyzowaną. Jeśli chodzi o układ kolan, leciutko zgięte, sylwetka lekko pochylona. Dłoń osadzona osiowo, skoryguj, bo zobacz, o właśnie,
tutaj mamy element tych naszych cech, które żeśmy zrobili w układzie. I teraz celowanie. Wielu ludzi ma problem z celowaniem z obojga oczu. Celują jednym okiem. Wielu ludzi nie wie, że ma astygmatyzm. Wielu ludzi nie potrafi też zamknąć albo przymknąć jednego oka. Więc tutaj na pomoc przychodzą też nasze myki. Nie wiem, czy te patenty zdradzać, ale nie ma co tutaj też czarować. Poproszę broń do kabury i zaraz przyniosę pewną rzecz. Wszyscy strzelcy sportowi stosują pewien chwyt. Jaki, Olek? Przymykają oko jakąś kartką. Przymykają, tak? Zasłaniają. Po co? Żeby po prostu na siłę się nie uszczęśliwiać i aby nie zamykać, nie mrużyć tego oka, to wykorzystamy twoje okulary. Mamy tutaj kartki takie przygotowane. Ja używam ich też do treningu strzału w osi. A tu można je wykorzystać. Zobaczymy jedną albo drugą, aby przesłonić właśnie to oko tak zwane słabe i nie męczyć oka silnego. Spróbuj sobie założyć. Czy coś takiego mówisz? Tak, dosłownie. Na początku. I wtedy możemy spokojnie sobie zacząć element treningu. Możemy też to podwinąć, żeby włożyć. I zobacz. I mamy zasłonięte oko. Tak to jeszcze nie strzelałem. No widzisz. A teraz dzisiaj spróbujemy. To nie jest powiedziane, że my musimy każdego strzelca, każdego adepta strzelania w ten sposób męczyć. Ale ci, którzy mają problem ze zamknięciem tego lewego oka lub przymykają prawe oko zamiast lewego i zaczynają przenosić oś celowania w drugą stronę, no to w ten sposób sobie radzimy i bez problemu odzyskują jakby stabilizację pracy na broni, dzięki czemu dużo szybciej efekt treningu jest widziany na tarczy. Ja to podziękuję, bo ja już wiem jak celować dwuocznie. Mamy tutaj doświadczonego strzelca. Ale dziękuję za patent. To jest taki patent, który jakby ktoś miał problem, to można śmiało go wykorzystać. Nawet jak ma silne oko lewe, to również można spokojnie wprowadzić w pracę prawe oko, a układ ma praworęczny, więc to kompletnie nie eliminuje układu, więc tak. Można dzięki temu sobie pomóc. Tak, dokładnie. No wszyscy sportowi używają, także tak jest. Sprawdza się. Kolejny element, tak jak powiedziałem, to praca na przyrządach. Przyrządy mają być przede wszystkim jak? Zgrane, ale w jakim układzie? Co ma być wyraźne? Szczerbinka czy muszka? Muszka. Wszystko. Ma być zarys precyzyjny, żebyśmy widzieli jakby precyzję zgrania przyrządów. I teraz tak, strzelając na krótkim dystansie, to zgranie przyrządów nie jest aż tak kluczowe. Bo będziemy powiedzmy na te 2-3 metry, to możemy strzelić intuicyjnie, w dużą sylwetkę wejdziemy po osi i bez problemu nie musimy aż ostrzyć tak tych przyrządów bardzo, bo powinniśmy zrealizować zamiar i strzelić w sylwetę. Ale już w strzelaniu takim do kółek, czy do powiedzmy na dalszym dystansie, no to ostrość i jakość zgrania przyrządów jest kluczowa, nie? Tak, no i praca na spuście. No to jest kolejny element, który będzie wpływał na to, czy to nasze trafienie będzie właściwe, czy będzie centralnie, czy będzie zerwane, czy będzie przeniesione na gdzieś tam w którąś stronę, czy będzie poderwanie, kiedy wypchniemy broń. W tych układach to jest szereg rzeczy, które wpływa na finał, ale na spokojnie nie będziemy straszyć, bo nie o to nam chodzi. Tak, oczywiście. Wszystko. Czyli łapiemy, dobywamy broń, układ powielamy, sprawdzamy jego właściwość. Biodra frontalnie, palce do środka, w kierunku celu. Mamy ustawienie osiowe sylwetki. Sylwetka lekko pochylona, łokcie leciutko do środka, dzięki czemu też dopinamy ten układ dolny chwytu. Jeśli chodzi o układ palców, tutaj delikatnie wpinamy, że ten palec jest przygięty, osadzony, ułożony lekko. Ten palec nawet jak będzie odchodził, nic się nie stanie, bo snajperzy, jak dobrze ktoś zauważył, uciekają z kciukiem po to, żeby oś pracy palca wskazującego była centralnie prostopadle do ciała lub właściwa na języku spustowym. No i teraz musimy ułożyć palec na języku spustowym. Jak go ułożyć? Prawidłowo. Właśnie. I teraz mamy różne techniki. Mamy głęboką technikę, gdzie praktycznie strzelamy z przegubu. To jest technika, można powiedzieć, kluczowa taka w elemencie taktycznym. Silnym rękawiczki tak dalej czujemy. Tutaj nie chodzi o super szybkość, raczej o skuteczność, technikę pracy i właściwy strzał. Ale mamy też bardziej wypracowaną, wyrafinowaną technikę, kiedy kładziemy palec na języku spustowym na opuszku w celu dobrego czucia i wyczucia pracy. Mhm.
I teraz wszystko zależy od rodzaju broni, której posiadamy, bo mamy broń klasycznie, bez modyfikacji, gdzie mamy długą pracę, zanim zejdzie ten spust nam do tego momentu zaczepienia, idzie i zaczynamy płynnie pracować, ściągać, zwalniać mechanizm uderzeniowy, nie? I to też musimy sobie już później wypracować, bo wielu strzelców, wielu ludzi ma tą taką tendencję niecierpliwości. I zrywają. Cyk, tak, korygujemy. I zrywają przez to, że w finalnej, końcowej fazie powoduje przyspieszenie ściągnięcia języka spustowego, przez co lufa zwyczajnie nam się kłania i powoduje zerwanie w dół. Tak. A co spowoduje? Zbyt głębokie ułożenie palca i kontakt na przykład części wewnętrznej palca ze szkieletem. Zerwanie w dół i w lewo. Tak jest, czyli to też musimy mieć na uwadze, że jeżeli będziemy popełniać, albo nie będziemy mieli jakby świadomości tego i skąd się bierze to trafienie w lewo, w dół, to jest właśnie ten element zbyt głębokiego palca, kontaktu palca ze szkieletem broni i elementu finalnego napchnięcia, kiedy my napychamy i idzie ta broń. Dlaczego tak jest efekt widoczny na tarczy, jeśli chodzi o broń krótką? Właśnie niektórzy tego nie lubią. Dlaczego jest widoczne? Tak. No wiesz, tego, w momencie strzału jest huk i ty nie widzisz tego. Tak, coś ale się zobacz, jaka jest oś celowania. Lufa, ile ma centymetrów. Więc ułamek sekundy, minimalny błąd od razu przekłada nam się na tarczę. Tak. My tego nie widzimy. Tak. Ale można poćwiczyć możliwość jakby zapanowania nad tym. Tak jest. A jak? Wiesz, co ja robię? Są dwie możliwości. Wpinam magazynek, przeładowuję, wyciągam magazynek. Tak. W tym momencie jest strzał. Tak. Potem drugi raz też pada strzał, ale już wtedy na sucho, bo nie ma broni. I co wtedy się dzieje? Skądś to zdam. Jest druga jeszcze możliwość. Tak jest. Ostra zbijak. Tak, lub kładziemy na przykład na jakimś elemencie naszych, powiedzmy, przyrządów, nawet tu, czy w układzie tu, monetę lub inni kiedyś tam kładli łuskę, bo tu tak. Nie chodziło o to, żeby idealnie zgrać przyrządy w tym momencie, tylko żeby nie zerwać strzału, żeby ta łuska nam nie spadła. Tak. Ale tak jak powiedziałeś, są te techniki ćwiczenia, kiedy my mamy świadomość, że padnie strzał, a później element pracy. Dobrze jest też sobie nagrywać technikę swojej pracy lub mieć tak zwanego obserwatora. Ale technika nagrywania w dzisiejszych czasach jest idealna. Bo wiesz, o czym myślę? Strzelanie na sucho, trening na sucho jest bardzo istotny, bardzo tak. ważny. Ale trening na sucho nie da ci tego odruchu po strzale, wiesz. Nie wyeliminujesz tego. I tu mówimy o na przykładzie broni takiej alternatywnej, kiedy ludzie kupują sobie gazowce i śrutowce do treningu. I jest wszystko super. Pewnego rodzaju technikę, zgadzam się, że oni wypracują. Tak. W momencie, kiedy wchodzą na strzelnicę na broń ostrą, czyli tą już pełnowymiarową, hukową i z pełnym odrzutem, nagle im się coś tam nie zgadza, nie? Dokładnie. No. Dlatego tu jest ważny element świadomości i pogodzenia. Manual, praca, ok, wszystko fajnie. Technika pracy na języku spustowym też, ale kiedy przychodzi nam odrzut, a mało tego jeszcze strzelanie na przykład dubletami, no to mamy to, co mamy i zaczyna nam się coś tam nie do końca kleić, nie? Tak, i zastanawiamy się, co się dzieje, musimy zaczynać tą robotę od nowa, tak naprawdę. Słuchaj, i teraz patrząc z perspektywy, jeśli chodzi o sprzęt, bo to też na szybko mówimy, żeby była świadomość. Kabura, jeśli chodzi o ułożenie, moją taką świadomością jest kabura, która ucieka od stref newralgicznych, czyli tutaj mówimy o nodze, łydce, kolanie i tak dalej. Ale widzimy dobrze, że w tendencjach sportowych ona jest troszeczkę już inaczej. Te IPSC kabury są zupełnie innego układu i tak dalej. Ja teraz nie tak dawno dowiedziałem się o lekkim układzie, który jest jakby troszeczkę dla mnie nie bardzo komfortowy, ale próbuję na tym, jakby w tym temacie pracować. Ty pracujesz dalej na tym układzie bezpiecznym. Jak sami u mnie zauważycie, lufa patrzy mi lekko do przodu. To jest związane z techniką ułożenia ręki i ona jest bardziej jakby przyjazna albo w kierunku tego ułożenia. Czyli ja nie muszę tu dźwigać barku do góry, tylko w momencie, kiedy ja wycofuję bark, płynniej wchodzę w strefę kabury. Przepraszam, chwytu. Tak, rozumiem.
Tak, także, będzie te ptwu, to będzie taki pierwszy mały fuck up. Jesteśmy na początku naszej przygody. Płynniej wchodzimy w strefę. Tak jak powiedziałem, to jest taki nowy news dla mnie. Mhm. Ja zaczynam, troszeczkę popracuję sobie, zobaczę, jak to mi się klei. Może nie do końca jest to zgodne z moim przekonaniem, ale jak to się mówi, nie wyciągamy wniosków zbyt pochopnie. Pracujemy w układzie, tak jak powiedziałem, po osi uda, ale broń lekko do tyłu chwytem, a lufą leciutko skierowana. Ona i tak idzie w miarę w strefę neutralne, ale czasami, jak to się mówi, lepiej dmuchać na zimę. Ale to jest, powiem ci, dobry pomysł. Szczególnie, tak, że to wyciągnięcie jest później bardziej naturalne. Tak, chodziło. To jest właśnie sugestia po tym ostatnim moim szkoleniu, więc tak jak powiedziałem, skorygowałem sobie lekko układ. Nie jest to duża modyfikacja. Wcześniej broń była lekko przechylona do tyłu, teraz jest lekko odchylona raczej była do przodu, teraz do tyłu. Tyle. Tyle w układzie. Jeśli mówimy o magazynkach, też wielu na to nie zwraca uwagi. Magazynki widzisz, tak jak ty już mówiliśmy, jesteś bardziej doświadczonym strzelcem, więc układ magazynków u ciebie jest właściwy. Ano dlaczego? Ano dlatego, że w momencie, kiedy zaczniemy pracować na wymianie magazynka, no to musimy mieć świadomość, że kiedy będziemy mieli układ nie taki, jakbym chciał, czyli taki, o... Tak, teraz tutaj Olek ma właściwy, tak, i będę chciał płynnie dobyć magazynek, a później go włożyć, to nie do końca zakres ruchu mojego nadgarstka będzie właściwy w układzie płynnej aplikacji magazynka do gniazda. Jeżeli zaś ten układ będzie w tej formule, a ręka będzie pracowała na rotacji, ja mam dużo większy zakres. Mało tego, też w pewnym sensie, tak jak ja mówię, moje źródła i moja szkoła pochodzi stricte z taktycznego układu, świadomość, w jakim kierunku są naboje. Czyli mamy tą świadomość, mamy pełną kontrolę i też tutaj ten zakres jest fajny, bo jeżeli my zaczniemy pracować na broni i działać już, to będzie płynna aplikacja magazynka w gniazdo. Tak. Tyle. To jest moja sugestia. Oczywiście, no tak jak powiedziałem, nie każdy przywiązuje do tego uwagę, bo tak jak mówię, są ludzie, którzy chcą bardzo szybko wykonywać pewne elementy i czynności i działają płynnie, dynamicznie, a są ludzie, którzy przyjeżdżają strzelać rekreacyjnie i tak szczerze mówiąc, czy on ma tak, czy on ma tak, to dla niego jest obojętne, bo on ma na to czas i bawi się i cieszy pobytem na strzelnicy i swoimi wynikami na tarczy, a nie szybkością pracy. Też tak można, strzelcowy ma wiele oblicz, nie musimy być od razu komandosami. Czarnoprochowcy lubią zapach dymu, też się cieszą będąc na strzelnicy, więc tutaj to jest sugestia, aby mieć świadomość, że idziemy we właściwym kierunku. I teraz zobacz, ty masz też lekko z przodu tą ładownicę i to jest wszystko okej, bo tak jak powiedziałem, to jest taka konfiguracja lekko sportowo-dynamiczna, czyli w układzie takim, że ja już jestem gdzieś tam, wiesz, ja już się czołgam, nie, przemieszczam, tak. Rzucam, padam i przewracam, więc ja bardziej idę w kierunku po osiach, żeby usunąć jakby ten newralgiczny element sprzętu, który byłby na brzuchu i przeszkadzałby mi raczej, albo bym powodował, że zabrudzenia, zapiaszczenia i elementy, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie tego sprzętu, nie? Rozumiem, wypracowałeś to własnym doświadczeniem nabytym właśnie. Tak, ale to jak ty powiedziałem, to nie jest błędne, bo jeżeli strzelec nie będzie się czołgał, nie będzie padał, nie będzie się tam gdzieś poniewierał, no to spokojnie może wykorzystać ten przedni układ ładownic i kabur. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłeś wcześniej i na co ja zwracam uwagę. Instruktor sportowy nigdy nie przekaże takiej wiedzy, jeśli chodzi o strzelstwo dynamiczne, bojowe, jak... Praktyczne. Praktyczne, dokładnie. Jak doświadczony były operator, były żołnierz jednostek specjalnych, który czasem miał sytuację, że kulki mu latały nad głową i wtedy musiał paść na glebę. Przeleciało. No, dokładnie. I wtedy musiałeś paść na tą glebę i wtedy wiesz, co działało, a co nie. A nie umując żadnym instruktorom tym sportowym, tym cywilnym, bo na pewno dużą wiedzę mają, ale no, on nie zetknął się z taką sytuacją i nigdy nie będzie miał po prostu takiego doświadczenia,
nabytego. Dosłownie. I teraz patrząc z perspektywy, ja większość czasu strzelałem w rękawiczkach, ale teraz strzelam na gołe łapy. Dlatego, że jeżeli strzelam na gołe łapy, lepiej czuję broń. Mhm. Jeżeli przekazuję wiedzę kursantom, adeptom strzelania, to wtedy ja muszę przekazać to, jakie ja mam odczucia w momencie, kiedy gdzieś popełnię błąd lub oni popełniają błąd i żeby oni to też czuli. Rękawiczki taktyczne jak najbardziej. Ale w momencie, kiedy znowu specyfika naszego pracy, działania będzie tego wymagała, czyli boimy się o dłoń, skaleczymy ją, unieruchomimy, nie będziemy mogli wykonywać naszą ręką jakichś czynności i się sami obezwładnimy, tak? Czyli tak. Nie uniemożliwimy sobie obronę, działanie i tak dalej na broni i na tym elemencie, więc rękawiczki wtedy jak najbardziej. Dobry przykład, pamiętasz niedawno materiał, jakiś czas temu, chwyt ręką za gorące łoże, tak? Jak mógłbym zapomnieć, już nigdy tego nie zrobię. Ale wierz mi, ja też to samo zrobiłem, też mam takie doświadczenie, więc to jest naturalne uczenie się na własnych błędach, ale to jest też świadomość tego, co dalej. Mhm. To co? Strzelamy. Lecimy dalej, strzelamy. Dosłownie. Wykonamy pierwszy element strzelania, teraz pokażemy też, jak ładować właściwie naboje. Tak krótko, zwięźle kilka sztuk, żeby jeżeli ktoś ma problem z tym załadowaniem, a na początku ludzie mają problem z załadowaniem, to żeby po prostu sobie poradzili. Okej. Okay. Tyle. Właściwy chwyt, element. Kiedy my ustawiamy sobie i układamy nabój tak, żeby był stabilny. Robimy formułę L uciskając i możemy też stabilizować nabój albo układ palcem wskazującym lewej ręki. Dzięki czemu po prostu nabój nam się nie atakujemy go tak, bo będzie trudno, tylko lekko pod kątem wprowadzamy w strefę magazynka, ale pamiętając o tym, że musi być ucisk ze względu na to, że sprężyna pracuje, a mamy tutaj zwężenie, łódkę, która stabilizuje nam nabój i nie pozwala na to, aby on wypadł z pudełka magazynka. Tyle. No to idziemy freestylem. No i słuchaj, Olek, teraz tak, element załadowania, jesteśmy frontalnie w kierunku tarczy. Ważnym elementem, który teraz będzie nam wpływał na działanie, to jest element, tak jak powiedziałem, chwytu i załadowania. Jeśli chodzi o element załadowania broni, to tak jak powiedziałem, pełna kontrola, świadomość jak. Jeśli chodzi o element rotacji nadgarstka, wprowadzenia do bicia zdecydowanego. To jest, ma być zdecydowane wprowadzenie magazynka do gniazda tak, żeby nam magazynek się zakleszczył, zaczepił i żeby było, jak to się nie było fuck upa, że nie będzie dopięty, my przeładujemy, będziemy chcieli strzelić, a on nam wypadnie. Kolejny element to jest chwyt. I teraz mamy dwa rodzaje chwytu. Mamy klasyczny, który jest, osadzamy dwa palce na elemencie zamka i przeładowujemy, jak najbardziej właściwy, on funkcjonuje, nigdzie się nie spieszymy. W przypadku, kiedy ja tutaj teraz będę pracował, to jest nachwyt, wyprowadzenie broni truchem do przodu, dlaczego bark jest dużo silniejszy, mocniejszy, żeby nie ciągnąć z łokcia, tylko wyprostować i wejść od razu w strefę wzroku, wypracowywując zgranie przyrządów. Układamy palec, wybieramy ten tak zwany luz, dopinamy cały układ, palec delikatnie, to co powiedziałem, układ ułożenia i finalnej pracy na języku spustowym. Sprawdzimy efekt? Tak. No to jedziemy. Co, strzelać? Słuchaj, na razie zapracuj, ułóż, zaaplikuj, przeładuj. Cyk, cyk, dynamicznie. Zrobiłeś to lekko z nadgarstka, czyli z przedramienia. Nie zrobiłeś tego ruchu zdecydowanego, tylko zrobiłeś tak. Oczywiście wszystko jest ok, tylko kiedy będziesz miał tu coś na sobie, to nie zrobisz tego tu, jak będzie blisko. A tu zrobisz, wyprowadzisz. Mówisz, żeby zrobić coś takiego. Tak jest. Okay. Dlatego, że jeżeli zrobimy krótko, to będziesz chciał dopiąć magazynek, przeładować zamek, nie da rady. Ale tu jakby, że zrobisz ruch do przodu, spokojnie wykonasz ten element działania. I teraz budujemy chwyt. Jeśli chodzi o zgranie przyrządów, muszka szczerbinka bardzo poprawnie, właściwie w jednej linii w układzie precyzyjnym. Różnice albo odległości między tutaj układem muszki na szczerbince mają być równe. Trzymasz przyrządy zgrane w strefie wzroku i palec delikatnie układając w przykładzie. Tak jak powiedziałem, też możemy zarysować, ale nie będziemy robić scen. Tak, żeby mieć wyczucie, a wyczucie będzie najbardziej właściwe, to jest tu, w tym elemencie. Nie przegubu,
nie tu na palcu, centralnie, tylko w elemencie opuszka. No i ciśniemy... I ciśniemy osiowo, proszę pana. Osiowo, dokładnie. Osiowo tak. Do siebie. Próbujemy? Tak. No to jedziemy. Czyli jedynka? Jedyneczka, kółko, lewe, górne. Spróbujemy wypracować strzał. Ładnie. Jest w strefie czarnego, więc teraz powoli odkładamy palec. I też kluczowy element dla naszych adeptów strzelania. Nie zrywamy dynamicznie, nie wracamy bronią do klatki piersiowej, czyli taki ruch, jestem. I nie zrywamy dynamicznie też palca, bo jeżeli będziemy później wprowadzać ten element wielostrzału, to wiemy, o co chodzi? Tak. Trzeba będzie znowu wrócić. Dosłownie. Nie będziemy dzisiaj strzelać wielostrzału, bo to jest znowu troszeczkę teorii i układu. Dzisiaj strzelimy sobie w elemencie strzału pojedynczego, żeby wyjaśnić ten kluczowy element. Sylwetka delikatnie, łokcie, jak to się mówi, bardziej leciutko. Nie aż tak, bo już zaczynasz napinać. Lekko, to ma być też naturalnie. To ma być w naturalnym układzie, ale stabilnie. I teraz broń spokojnie wraca do klatki piersiowej. I w układzie pozycja postawa 3... Możemy znowu wejść w strefę celu i oddać strzał. Wchodząc w strefę celu, możemy powolutku zacząć pracować na języku spustowym, jeżeli mamy już takie wyczucie. Czyli układamy palec na język spustowy, ale nie teraz, tylko jak będziemy prowadzić broń, to zaczynamy ten proces. Układamy palec na język spustowy delikatnie, już powinieneś położyć, za późno, jeszcze raz. I teraz powoli układamy, czujemy. Teraz powolutku już zaczynamy wybierać luz. Koncentrujemy się na przyrządach. Barki nie są wysoko, tylko ten element układu pleców jest napięty. I zgrywamy przyrządy i oddajemy powoli, precyzyjnie strzał. Dwójeczka. Pięknie. Delikatnie w twoim układzie skorygowałbym postawę, pozycję. Prawa, lewa noga do środka, w stopę, palce. Delikatnie, cyk. Skoryguj strzał na kółku numer 2 po tych poprawkach. Zgraj przyrządy i spróbujemy strzelić. Widziałeś różnicę? To jest minimalna, ale twoja oś się leciutko skorygowała. Wycofaj broń do klatki piersiowej, nic nie zmieniaj. I spróbuj jeszcze raz kółko numer 2. Nie spiesz się, wypracuj. Jeden w jeden. Broń do kabury. Gdzie to poszło? Jeden w jeden. Co ty gadasz? Muszę zobaczyć. Oczywiście. Aha. Mamy tu. Dwa. Poszło w jeden, dlatego że tutaj nie ma filozofii, Olek. Ty od razu mówimy. Mamy do czynienia już ze strzelcem, który też jest świadomy. Jeżeli ja bym teraz tobie wciskał jakiś kit, to ty też byś powiedział, Lasek, pierdzielisz farmazon, nie? Więc ja po pierwsze tobie już nie wcisnę kitu. Po drugie, zrobiliśmy już kiedyś, tak jak ty powiedziałeś, w jakimś tam pewnym projekcie, który był wcześniej, pewnego rodzaju trening, masz swoje przemyślenia, a przede wszystkim masz też kontakt z innymi szkołami lub z ludźmi, którzy też już strzelają na różnym poziomie. I teraz czasami w układzie tym minimalne sugestie, korekty powodują, że twoja jakość strzelania rośnie. I o to chodzi, bo ważne jest zdobywanie doświadczenia z wielu źródeł, a potem wyciągnięcie tak zwanej esencji. No dokładnie. Wszystko. Więc teraz patrząc z perspektywy nawet tego, co ja tutaj dzisiaj powiedziałem, będziesz wiedział, jak ważną rolę spełni w tym pierwszym etapie ta oś. Bo w rzeczywistości później w dynamicznym strzelaniu ty się będziesz bardzo mocno dynamicznie przemieszczał, więc z tą osią będzie różnie, bo będziesz strzelał w tym układzie, w tym i w tym. Więc oś jakby zaniecha, ale ty, twoja technika pracy zostanie. I tyle. Spróbujemy jeszcze raz? Tak. No to jedziemy. Koryguj, ustaw. Pozycja, postawa, pamiętaj o stopach, tak? One też są później, Olek, w tym układzie przemieszczania się, bo my mamy, tu nie jest, świat się nie zawali, jeżeli stopy będą lekko rozwarte, ale pamiętajmy, że my idziemy już dynamicznie, to idziemy osiowo, czyli nie idziemy jak kaczki, a mężczyźni mają taką tendencję z Zeb McCain, tylko po prostu idziemy osiowo. U nas to się wiązało z taktycznym poruszaniem, kiedy my pracowaliśmy lub kiedy ty miałeś pracować, to twoje stopy miały określić kierunek. Biodra szły
frontalnie, lub gdy nam przyszło, to biodra szły dalej na danym kierunku, a ja ewentualnie pracowałem w zakresie, który był możliwy. Tyle. Taka mała sugestia. Czy ona ci się przyda w przyszłości? Zobaczysz sam. Trzeba popracować samemu. Tak, jak jesteś gotowy, dalej kółko dwa. Zobaczymy, czy ta oś zostanie. Zobaczymy ten układ. Pamiętaj o chwycie, pamiętaj o układzie, pamiętaj o języku spustowym. Zgraj przyrządy i spróbuj wypracować. Delikatnie przeniosło cię na prawo, ale dalej jesteśmy w strefie. O. Dobra, broń do klaty i znowu poszło. Dwa? Dwa, bo to zobaczymy jakby grupę tak zwaną, nie? Bo to chodzi nam o grupę. No i zaczynamy korygować. Zobacz, delikatnie tylko przestawiłem twoją stopę. To jest dosłownie 2-3 cm pięte w kierunku osi. Broń do klaty, odkładając palca. O, bardzo dobrze. I teraz spróbuj strzelić dwa razy. Bęk, bęk. Nie odrywając palca ze spustu. W co? W to samo. Też zobaczymy, dwójkę. Jak ci się ułoży. Też dwójkę? Tak. Nie napinaj tak mocno tego układu, ręce ma, jest wszystko ok, tylko żebyś nie przesilał, bo masz leciutko tendencję do takiego naprężenia. Barki, tu plecy mają, tu ma być kaptury spięte. Okej. Okay. Delikatnie podbija. Wiemy, jaka jest tendencja. Broń nam odrzuca. Więc teraz ważnym elementem, później już będziemy tłumaczyć może kiedyś na następnym odcinku, jak ważnym elementem jest szybka, dynamiczna praca na resecie. Ale to nie dziś. Okej. Okay. Mamy czarne, więc nie wyszliśmy z grupy. Jest okej. Okay. Kolejny strzał. Dwójka. Up. O! O, chyba ktoś przestrzelił. No, jestem na trójce. No. Dobra, wycofaj broń. Teraz przyspieszyłeś i to zrobiłeś to, o czym mówiliśmy i nie powinniśmy robić. Przyspieszyłeś w drugiej fazie. Czyli położyłeś ładnie paluch, zacząłeś pracować i dopiąłeś go. Mhm. Czyli ten strzał po prostu był zerwany, tak? Tak, dokładnie, zerwany totalnie. No to spróbujmy trafić. Dwójeczka? Dwójeczka. Układ, zgranie przyrządów. Pamiętaj o tym, żeby się nie spieszyć. Jest dobrze. Tak jest. Wszystko. I tyle. I na tą chwilę to są kluczowe elementy, na które musimy zwrócić uwagę. Czyli pozycja, postawa, sylwetka, układ chwytu do bycia broni, bo finalnie mam być taki, żeby od razu z tego układu później po zamknięciu lewej ręki prowadzić ogień. Układ palca na języku spustowym, układ palca na powiedzmy później już w tym elemencie nawet to, co żeśmy mówili, wielostrzału, czyli żeby palec nam się nie przemieszczał. On w tym wielostrzale ma cały czas mieć kontakt w tej samej pozycji. A mamy czasami tendencję do tego, że jak języki spustowe są metalowe, śliskie, tak, to nam ucieka. Tak, tak. No właśnie. A kluczowy element oś na początku, żebyśmy mieli byli ustawieni tak, to osiowo. Coś jeszcze? Nie, myślę, że na początek to jest tak dużo wiedzy dla osoby, która zaczyna swoją przygodę ze strzelaniem, że to jest naprawdę bardzo dużo już elementów wprowadzonych i trzeba po prostu to trenować. Przede wszystkim na sucho, a potem no, przyjść na tą strzelnicę i zacząć na ostro, prawda, żeby wiesz, zaznajomić się z tym wszystkim. Ja jeżeli pozwolisz, zasugeruję, jeżeli uda nam się, albo uda mi się gościć u ciebie właśnie częściej na kanale, to będziemy powracać do tego elementu, będziemy go uzupełniać, będziemy korygować pewne rzeczy lub podpowiadać jeszcze naszym słuchaczom i widzom to jak powinno wyglądać. Jeżeli mają jakieś pytania, to niech po prostu wrzucają. Piszcie w komentarzach. Tak. My z Laskiem postaramy się na nie odpowiedzieć, znaczy na pewno odpowiemy. Tak. Także zaczynamy z naszą, to będzie taki cykl filmów treningowych z Tomkiem, z Laskiem, tak żeby po prostu, żebyście czerpali po prostu z tego, żebyście się uczyli. Trzymajcie się, powodzenia. Macie pytania, czekamy na nie. Pozdrawiam. Dzięki, Tomek. Hej. Do następnego.